Dzisiaj zapraszam Was na test nowości od firmy Bell Hypoallergenic. Jest to najnowszy podkład, nazywa się Aqua Jelly Makeup. Ja, jak widzicie, mam w dwóch kolorach. Tak jak mówię, jest to nowość. Szukałam jakiejś lekkiej alternatywy na lato dla mojego koczynka. Wiecie, że ja lubię sobie tam zmieniać i próbować różne rzeczy. Kupiłam w dwóch kolorach, dlatego że o dziwo, kolor 02 jest dla mnie trochę za jasny. Właśnie od razu może zacznę od tego, że podkład jest dostępny w trzech kolorach. 01 Light Porcelain, 02 Light Sand Beige i 03 Creamy Natural. Ja mam 02 i 03. I może zacznę Wam od tego, co tutaj napisał producent. Jest to lekki, chłodzący, delikatnie matujący podkład o konsystencji galaretki. Pozostawia przyjemne uczucie lekkości, idealnie stawia się ze skórą, a dzięki zawartości witaminy E nawilżają i poprawia jej elastyczność. Przebadany pod kontrolą lekarza dermatologa wyrównuje jej koloryt i sprawia, że wygląda ona zdrowo i naturalnie. Podkład jest ważny 12 miesięcy od otwarcia. Kosztuje 27,99. Ja kupiłam go w Hebe, a właściwie je. O, właśnie, tu macie te kolorki. Pokażę Wam teraz opakowanko. Oczywiście kartonik. Jest go tutaj 30 gram, czyli tak standardowo bym powiedziała. Ładne opakowanie, jak na Bell. Bell mi się zawsze kojarzy z tubkami, raczej jako taka tańsza marka. Chociaż chyba ta seria i tak jest taka bardziej jakby ekskluzywna. Tutaj macie kolorek 02. Jedno co, słuchajcie, bo już próbowałam raz ten podkład. Strasznie tak jakoś topornie zdejmuje się i zakłada ten plastik. Tak bardzo ściśle przylega. Mamy pompeczkę. Jedno co mogę powiedzieć na temat pompki, to to, że działa dosyć topornie. Bardzo ciężko jest wycisnąć z niej tyle podkładu, ile byśmy chciały. Raczej leci od razu cała pompka. Zobaczcie, tu jest kolor 02 i 03. Kolory są piękne, nie mają w sobie różowych tonów. Nie wiem jak 01, bo już nie pamiętam. Sprawdzałam sobie, ale nie pamiętam. Chciałam troszeczkę ciemniejsze te podkłady, no bo oczywiście z myślą o lecie i słuchajcie, twarz już mi się troszeczkę opaliła, to może duże słowo, ale jednak trochę chwyciło ją słoneczko mimo stosowania tych filtrów. Konsystencja, tak jak widzicie, właśnie taka jest galaretkowata, zwarta. Nie spływa absolutnie. Zobaczymy sobie przy okazji, czy te podkłady nie ciemnieją po czasie. Ja właśnie nie wiem, który kolor sobie będę aplikować, ale chyba nałożę sobie ten kolor 03. No dobrze, to ja sobie trochę podepnę włosy i przejdziemy do aplikacji. Zanim zacznę aplikować, zobaczcie na te słocze. Podkład nie ciemnieje. Rzadko się to zdarza, naprawdę, ale tak jak widzicie, nic się z nim nie dzieje. Będę go aplikować jak zawsze Beauty Blenderem. Co Wam chciałam pokazać, zobaczcie na to. Tą gąbeczkę Blended mam gdzieś od maja. Liczmy 2 miesiące z małym haczykiem. I już trochę tutaj widać, że ona ulega zużyciu. Trochę słabo w porównaniu do Beauty Blendera, który potrafi mieć rok i jest wszystko w porządku. No ale z drugiej strony jest też tańsza, więc zawsze ją mogę wymienić, także może nie powinnam narzekać. Dobra, zaczynamy aplikację podkładu. Ja tak jak mówię, nałożę sobie kolor 03. Zapach jest bardzo delikatny. Pachnie takim kremem, bardzo, bardzo delikatny. Wygląda pierwsza warstwa podkładu. Krycie ma niewielkie, zaraz sprawdzimy, czy da się je trochę zbudować. Ale jest całkowicie niewidoczny na twarzy. Całkowicie.
delikatnie wyrównał kolor skóry, nałożę go na pozostałą część twarzy, a później dołożymy sobie drugą warstwę. No dobrze, tak wygląda pierwsza warstwa. Jak widzicie, skóra jest, koloret skóry jest delikatnie wyrównany. Kolor wygląda super, właśnie bardzo lubię takie delikatne żółte tony, bo one trochę neutralizują zaczerwienienia skóry. Dodatkowo to, że on jest taki niezbyt mocno kryjący, to pozwoli Wam na zakrycie ewentualnie nie do końca idealnie dobranego odcienia, bo on się ładnie stopi z Waszą skórą. A ja sobie jeszcze dołożę troszeczkę, zobaczymy, czy da się zbudować to krycie i czy nie będzie wyglądał ciężej na twarzy przez to. Dobrze, dołożyłam sobie drugą warstwę, co prawda nie na całą twarz, ale tutaj w miejscach, gdzie potrzebowałam większego krycia. I powiem Wam tak, jest nadal niemal całkowicie niewidoczny na twarzy, jest naprawdę bardzo lekki. Krycie można budować. Jest to takie, no powiedziałabym nawet, że no prawie że średnie krycie. Dla mnie jest zdecydowanie wystarczające. Ja w miejscach, gdzie potrzebuję takiego już naprawdę większego krycia, to użyję sobie korektora. Nie lubię, kiedy całkowicie jest zakryty jakby koloryt i tekstura skóry, bo wygląda to po prostu nienaturalnie, szczególnie na lato. No wygląda bardzo ładnie. Nie powiedziałabym, że to jest matowe wykończenie, tak jak tu twierdzi producent, ale ja go dopiero co nałożyłam, więc być może za minutę, dwie się to zmieni. Zobaczymy, czy on zastygnie. Chociaż nie sądzę, żeby on zastygł. Co jeszcze? Bardzo przyjemnie stapia się skórą. Jest taki właśnie chłodny, jak taka, dosłownie jak taka galaretka. Naprawdę jest bardzo przyjemny. Bardzo mi się podoba na tą chwilę, jak wygląda. Jest naprawdę bardzo, bardzo naturalny. Jednak muszę jedną rzecz powiedzieć, jeśli chodzi o te kolory. No tak jak mówię, są dostępne tylko trzy, no i ten kolor 03 jednak mimo wszystko jest dosyć jasny. Podejrzewam, że na takie lato, jak ktoś się super, super opali, no to może być jednak troszeczkę za jasny. No, dla niektórych może być to niewątpliwie minus. Ja teraz sobie dokończę makijaż, strefę tę sobie na pewno czymś tam przepudruję, no i wrócę do Was jakby z częściowym podsumowaniem, no bo to główne podsumowanie będzie wieczorem po paru godzinach noszenia. No to do zobaczonka, buźka. Wracam do Was jeszcze na chwilkę. Nałożyłam już sobie bronzer, płynny bronzer, ale nie przypudrowałam jeszcze twarzy, bo zaczęłam się przyglądać z bliska temu podkładowi. On tak jakby... Skóry, przepraszam za odgłosy, mam otwarte okno. On tak jakby... Zastygł, to może duże słowo. Jest taki bardzo delikatnie lepki, taki no, uczucie takiego delikatnego nabliżenia na twarzy. Ale on nie, chciałam jeszcze powiedzieć, że on nie ukrywa tekstury skóry. Pory, jakie były, takie są. I po tym takim zastygnięciu, czy może bardziej wchłonięciu się w skórę, ja go troszkę widzę. No na pewno koło gel jest lżejszy. Ja Wam zaraz postaram się pokazać to w świetle dziennym. Wracam do Was po skończonym makijażu. Przypudrowałam ten podkład pudrem z NARS Light Reflecting Setting Powder i zapomniałam, słuchajcie, jak ja uwielbiam ten puder. Jest bardzo, bardzo naturalny. Bardzo niewiele się go nakłada na pędzel. Pięknie wygląda na twarzy. Zobaczcie, no ta skóra wygląda jak taki, jak aksamit. Dosłownie jak aksamit. On nie da co prawda dużych forów temu podkładowi, bo on nie matuje na długo, ale daje właśnie takie ładne, delikatnie rozświetlone, matowe wykończenie. Także to tyle. A jeszcze jedno, jest godzina 11, żebym nie zapomniała Wam powiedzieć. I spotkamy się wieczorem na podsumowaniu i omówimy sobie, jak ten podkład się zachował przez cały dzień na mojej skórze. Buźka! Jestem. Jest godzina 21, więc podkład na twarzy mam 10 godzin. I co ja mogę powiedzieć? Po pierwsze, nie mogę się nadziwić, jak
jak ja się świecę w tej lampie, bo kiedy patrzę na żywo, to owszem, trochę się świecę, szczególnie tutaj, ale no na pewno nie aż tak. Tutaj to już będzie jak w usterku. Także to nie jest tak, że ja się aż tak świecę. Chociaż po 10 godzinach w sumie to miałabym prawo, tak? Tutaj producent mnie obiecuje, że ma być to podkład długotrwały. On ma być niby delikatnie matujący, ale właściwie myślę, że tu chodzi bardziej o wykończenie, a nie samo działanie, dlatego że on ma być tak naprawdę, jeśli chodzi o działanie, to nawilżający. Także to trochę, wiecie, sprzeczne informacje. No i tak, słuchajcie, co ja zauważyłam z czasem, to jest to, że on delikatnie podkreślił strukturę mojej skóry, tylko że wiecie, ja znowu się strasznie przyglądam, więc z takiej odległości, jak teraz trzymam lusterko, to jest niezauważalne. No ale ja, wiecie, bardzo, bardzo się przyglądam i tak lubię, wszystko wygląda super naturalnie. Trochę go widziałam tutaj delikatnie, jakby mi się wchodził w te takie małe załamania skóry. Bardzo delikatnie, troszeczkę podkreślone, mam wrażenie, są pory. Ale to tak jak mówię, z takiej odległości naprawdę i sprawdzałam to w ostrym dziennym świetle. Ale to naprawdę trzeba się przyjrzeć. Ogólnie powiem Wam szczerze, że jestem trochę w szoku, że ten podkład tak dobrze się spisał, że tyle czasu wytrzymał na mojej skórze. Tym bardziej, że mam to właśnie podkład o właściwościach nawilżających. Także ja jestem naprawdę na tak. Troszkę delikatnie mi się pościerał na brodzie i tutaj może na czubku nosa. Ale to nie jest tak, że jest całkiem starty. No i gdyby nie to, że delikatnie jest podkreślona ta tekstura twarzy, że trochę widać ten, troszeczkę stał się widoczny, bo ten podkład na twarzy nie jest tak jak ten mój ulubiony Kogendo. To jest jedyny mankament, a tak to po prostu wszystko super. Także ja Wam polecam ten podkład na pewno do wypróbowania. Kosztuje niecałe 28 zł bez grosza. Także myślę, że tej ceny jest absolutnie wart. No dobrze, to dziękuję Wam w każdym razie za oglądanie i do zobaczenia. Buźka!